Wspaniale. Wielkie Narodowe Święto Niepodległości odbyło się w tym roku bez mordobicia. Co się stało? Czyżby nastąpił opad testosteronu u rozmaitych uczestników świątecznych marszów przez Warszawę, którzy przez ostatnie lata na zmianę palili telewizyjne wozy transmisyjne, popychali starsze panie albo rzucali petardami w obserwatorów czy w okna z wywieszonymi tęczowymi flagami? Nie. Tym razem organizatorzy Marszu Niepodległości umówili się, że burt nie będzie, bo przecież przechodząc przez Most Poniatowskiego z centrum do Stadionu Narodowego oficjalnie reprezentują państwo polskie. Jakaż to bohaterska powściągliwość. No ale przecież nowo nabyte szlachectwo zobowiązuje, bo w najbardziej widocznym wydarzeniu obchodów kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to oni nieśli biało-czerwone sztandary, wręczając w tym wicepremiera, prezydenta, premiera i innych przedstawicieli władz. Prawdziwi patrioci. A ponieważ oni są patriotami, to patriotami nie są wszyscy ci, którzy są krytyczni wobec ich ksenofobicznej i nienawistnej ideologii. Jeszcze 2 lata temu rzucali we mnie petardami, kiedy stałem wśród ludzi protestujących przeciwko ich manifestacji. Ale nie było ich, kiedy w latach 80. ubiegłego stulecia komunistyczna milicja rozpędzała pałkami i gazem łzawiącym marsze i wiece dla uczczenia rocznicy niepodległości. Wtedy wyjście na ulicę było aktem odwagi. W tym roku petard nie było, ale za to wypowiedział się organizator marszu Robert Bąkiewicz. Wezwał zebranych do niesienia krużganka oświaty chrześcijaństwa cywilizacji łacińskiej na zachód. Oświaty? Człowiek, któremu się myli krużganek z kagankiem? Chciał go nieść, cytuję, na zachód, którego mentalnie, moralnie, cywilizacyjnie już nie ma. I wspomniawszy w 2 słowach o zagrożeniu ze wschodu na białoruskiej granicy, obszernie przedstawił prawdziwe według niego zagrożenie dla Polski. Niemcy. Powiedział, Niemcy wymyślili sobie nowe ideologie, które mają doprowadzić nie tylko do zniszczenia narodu polskiego, ale całej Europy. Chcą z Polaków zrobić pariasów, ludzi drugiej kategorii. Tak wołał, a chwilę potem maszerujący spalili niemiecką flagę. Rosyjskich albo białoruskich flag nie widziano. Spalili również portret Donalda Tuska, lidera największej partii opozycyjnej. Ciekawy przypadek, jak na uroczystość o randze państwowej. Już po Dniu Niepodległości. Wszyscy odetchnęli. Nie powijano okien, nikomu nie nabito guza. Ale też zdecydowana większość Polaków tego święta nie obchodziła. Nie umiemy się cieszyć wolnością, tak jak na przykład Amerykanie czy Francuzi w swoje święta niepodległości. Nie było festynów, ulicznych zabaw, koncertów. Oficjele odbębnili rytualne przemówienia, złożyli wieńce, które im asystenci chwilę przedtem podali do ręki, zaś obywatele zajęci byli pierwszym dniem długiego weekendu. Na szczęście był pogodny.